Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dawno, dawno temu, jakieś 3 lata temu, rozstaliśmy się z bohaterami Star Treka. Zdrady, terroryzm, Klingoni, był Benek Ogórek Cumberbatch i powrót z zaświatów kapitana Kirka. Lata minęły. To już 966 dzień misji, kiedy statek kosmiczny Enterprise mknie w nieznane. Lecą, lecą, lecą i nic. Znaczy, no tak, nie do końca nic, bo na przykład kapitan Kirk zostaje w pewnym sensie właścicielem pewnego artefaktu, ale to niewiele zmienia. Lecą dalej, lecą, lecą i nic. Na szczęście lądują w ostatniej w znanym kosmosie bazie Federacji. No i powiem wam, że wizualnie naprawdę to robi wrażenie. No, fantastyczne. Takie skrzyżowanie Elysium i Zwierzogrodu. Fajne miejsce na chwilę relaksu, ale niestety nasi bohaterowie muszą ruszać w misję ratunkową, bo nikt w kosmosie nie usłyszy twojego krzyku, kapitanie Kirk. No właśnie. Atak nieznanego i silniejszego wroga jest przerażający. What the hell is this? They're boarding us. USS Enterprise zostaje prawie całkowicie zniszczony. A obcy? Czego chcą? Kto? Co? I dlaczego? To trochę skomplikowane jest, dużo by o tym opowiadać, więc zostawię to wam. Zobaczycie sami w kinie. A więc Star Trek w nieznane... To wręcz przeciwnie. Prawie wszystko znane z poprzednich części i przewidywalne, niestety. Zaskoczeń brak. No, ci sami bohaterowie, te same żarty, te same problemy. Tyle, że nasi dzielni kosmonauci na czele z kapitanem Kirkiem no, są coraz bardziej coraz bardziej nieskalani są i święci. Nawet zdrajcy nie potrafią spoiler? No trudno. W każdym razie, no coś tutaj mi nie zagrało. Doktorek próbuje ratować humor i ironię tego filmu, ma dużo bardziej eksponowaną rolę i naprawdę to jest niezłe. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical. Poprzednie części Star Treka były świetnym restartem całej serii w wykonaniu J.J. Abramsa. Ale nowe, trzecie wejście w wykonaniu reżysera od Szybkich i Wściekłych, no niestety, no nie jest dla mnie chyba, bo po pierwsze, to jest film dla dzieci i młodzieży, tak od lat 10. No to jest po prostu tak grzecznie, poprawnie, bezpiecznie, bez bluzgów, no i przez to robi się tak czerstwo. No Deadpool to nie jest, raczej taka szkółka niedzielna się robi. Za to wizualnie jest naprawdę efektownie i niesamowicie momentami. Te tak zwane wielkie sceny z USS Enterprise robią wrażenie. Okej, ale za to w całej tej scenografii i greenboxach no jakoś przedziwnie nasi bohaterowie wyglądają. Tak sztywno, statycznie, jakby grali na autopilocie. Czy te stare seriale oglądali, czy co? Reset. Energize. Ale najbardziej boli kilka naprawdę takich kluczowych, efekciarskich scen rodem po prostu z gimbazy. No nie. Numer z motorem i niszcząca siła Beastie Boys. To kicz i paw okrutny jest, naprawdę. Is that music? It's a good choice. Hey, well played.
W ogóle dziur fabularnych i logicznych jest w nowym Star Treku więcej niż czarnych dziur w kosmosie i gwiazdek. No niby się dzieje, ale jakoś tak bez emocji, na stojąco i niestety przewidywalnie. Miło jest zobaczyć dawnych znajomych, tym bardziej, że dwie poprzednie części były naprawdę niezłe. Ale tutaj, w tej najnowszej, brak tego błysku, tej odrobiny szaleństwa i brak relacji między bohaterami, które potrafił świetnie pokazać J.J. Abrams. No więc niestety, mimo świetnych efektów specjalnych, wizualnych i pędzącej akcji, no momentami robi się nudnawo, no niestety. Wolę zdecydowanie J.J. Abramsa. Captain, we have entered the Rondolin neutral zone, but our shields are at 12%. That's great, Leslie, but that's Star Trek. We're making a new Star Wars. Mother. Widzicie, już piję mleko od 5 minut. Bo za tę ocenę to mnie pewnie nie zlinczujecie. Star Trek w nieznane. Idzie niestety w bardzo znanym kierunku, czyli ciągów dalszych bicia piany i kasy. Momentami zdarza się wow, ale tylko momentami. Jest przewidywalnie i dla, że tak powiem, podstawówki. Pomysły niektóre są żenujące. No i cóż, to według mnie zdecydowanie za mało, tym bardziej, że pierwsze części poprzednie były naprawdę niezłe. Jak dla mnie na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi słabe 5? Rozczarowanie. Okay, let's never do that again.